A 5% ze 100? Więcej niż 40 na pewno. Witajcie w pierwszym odcinku 7 sezonu Matura to Bzdura. Nazywam się Adam Wiejak i możecie mnie kojarzyć z mojego kanału Poszukiwacz. Dzisiejszy odcinek będzie o matematyce. Przez nieznajomość jej najwięcej maturzystów nie zdaje matury, dlatego dzisiejszym sponsorem jest ProfiMatura, która organizuje kursy maturalne z matematyki, ale więcej informacji na koniec odcinka. A ile to jest 3 plus 2 razy 2? 7. Świetnie. 3 plus 2 razy 2. No, to będzie 8. 3 plus 2 razy 2. 8. Nie, 6. 6. 3 plus 2 razy 2. 9. Czy się zgadzasz? 12. Ile milimetrów ma metr? 1000. Świetnie, widzisz jak szybko. Ile milimetrów ma metr? 10. Nie. To centymetr. A metr? 100. 10 tysięcy chyba. Co to jest pi? Pi to jest stosunek obwodu koła do jego średnicy. A ile wynosi pi? 3,14 około. I coś tam, tak. A po co nam to? No na przykład do obliczenia bardzo wielu rzeczy, no na przykład objętości kuli. Co to jest pi? O, nie wiem. Przespałam tą lekcję. Przespałaś. Pi? 1,14. Co to jest pi? Pi to jest bardzo duża liczba matematyczna. A ile wynosi? Bliżej nieokreślona. 2, coś koło 2. A ile wynosi? Może ci się obiło o uszy. 15. Nie. No w geometrii się używa. Do? Do obliczenia kątów. Nie. W Pitagorasie czasami można chyba użyć, tak czy nie? A jest 7 koszyków. W każdym z nich są 4 jabłka, a w każdym jabłku są 2 robaki. Ile jest robaków? 7 koszyków po 4 jabłka, tak? Zgadza się. A w każdym 2 robaki. 8 razy 7. 56. Dobrze. Ale w każdym koszyku jest 4 jabłka? Tak. Serio? Mhm. 7 skrzynek, w każdym 4 jabłka i w każdym jest robak, w każdym jabłku. A to jest takie na podświadomość. To trzeba sobie wyobrazić. Spoko. A w każdym jabłku są 2 robaki. Ile jest robaków w sumie? 14. 7 koszyków, w każdym 4 jabłka, więc już trzeba zrobić... Wiem, mnożenie, nie, mnożenie, tak, a później jeszcze razy 2. Ile jest w sumie robaków? Jak powiedziałeś? 14. 58. No, to 7 razy 4. Wait, ja chcę podać od razu wynik. Ja muszę się 4 razy zastanowić, czy jest na 100% dobry. 7 skrzynek, w każdym 4 jabłka i w każdym 2 robaki. Dziesięć. No już widzę, że odpowiedź jest. 62. 8 razy 6. 48. Dobrze. 6 razy 8. Nie pamiętam. A 8 razy 6? To jest to samo. Dobrze, no jest to samo odpowiedź. Możesz, masz nieograniczony czas, więc możesz sobie to wyliczyć. Okej. Okay. No, wtedy 46. Byłoby... 52. Co? 36. Więc 8 razy 6. Nie, pan mi daje... Ja wiem, że będzie coś tym nie tak. Dlaczego? Czym? Bo tak zawsze jest. Zawsze w takich rzeczach jest jakaś podpucha. Nie, no tu jest standardowe. 8 razy 6, nic więcej. Po prostu nie ma podpuchy? Nie. 51? Troszkę mniej. 50. Ja mniej. Wiedziałam, nie? Jeszcze mniej. Serio? O 2. 48? Tak. 48. Tak. Ja miałam zawsze szóstkę 8 z razy. Tego. A ile to jest 200 razy 200? 40 tysięcy. Świetnie, bardzo dobrze. A 200 razy 200?
4000. 20 tysięcy? 4 i 4 zera, czyli 4. Koleżanki tu. No, to? 4 miliony? 4 tysiące? Ile to jest 200 razy 200? 20 tysięcy. 200 razy 200. Trochę więcej. 200 tysięcy. Ile to jest 200 razy 200? 400. 40 tysięcy. Troszkę więcej. Czym są liczby pierwsze? Liczby pierwsze to są takie liczby, które są podzielne tylko przez same siebie i przez jeden. Dobrze, a wymienisz ze dwie? Na przykład 3 oraz 7. Dobra, ekstra. Liczby pierwsze. Liczby pierwsze. Na chłopski rozum. No, od 1 do 9? Nie. Od 0 do 9. A to jeszcze raz? Jaka definicja? Dzielą się przez siebie i przez... zero. Przez zero? Czym są liczby pierwsze? To są te, które stoją na samym początku. Liczby pierwsze? Te bez minusów? Te takie całe chyba. Tylko te... Te od jednego... No, do nie, od zera do dziewięciu. A jedna druga plus jedna trzecia? Plus ile? Plus jedna trzecia. Plus jedna trzecia. To będzie 5 szóstych. Ekstra. Jedna druga plus jedna trzecia. Co trzeba zrobić, żeby to... No, zamienić na ułamek dziesiętny, jeśli się nie mylę. Jedna druga plus jedna trzecia. Dwie trzecie. Jedna druga plus jedna trzecia. Jedna piąta. A jedna druga plus jedna trzecia? Jeden, jedna druga, nie. Dwie piąte. Tak, dwie piąte. Jedna druga plus jedna trzecia. To będzie jedna cała i coś? Jeszcze raz pytanie. Jedna druga plus jedna trzecia. Jedna druga to jest jeden i jedna trzecia. Ile wynosi pierwiastek ze 144? 12. 12. Ile wynosi pierwiastek ze 144? Pierwiastków to już nie. Nie wiem. Pierwiastki nie dla nas. To jest jedyny. Zgaduj, a już lecimy dalej. 20 coś. 12. No, bardzo blisko byłem. Ile to jest 5% z 50? Nie wiem, 2,50. Ile? 2,50. Tak, dobrze, dobrze. Bo ja to liczę na tyle, ile przeceny. Ile to jest 5% z 50? 5. Ile to jest 5% z 50? 5%? 1. Tak? Więcej. Więcej. 2. Więcej. O troszeczkę, o ułamek. 3,5. Ile to wynosi? 5% z 50. 10. Nie wiem. No, a 5% ze 100? Więcej niż 40 na pewno. Która liczba jest najmniejsza? 1/4, minus 1/3 czy 1/7? Minus 1/3. Dobrze. Która liczba jest mniejsza? 1/4, minus 1/3 czy 1/7? Która liczba jest mniejsza? 1/7. 1/7. 1/7. A twoim zdaniem? Chyba tak. 1/7. Okej. Na pewno? No tak. Jeszcze raz. 1/4 albo minus 1/3 albo 1/7. Która jest najmniejsza? Najmniejsza? No. 1/7. Minus 1/3. Nie, bo na minusie. Tak. Ile wierzchołków ma prostopadłościan? 8. Dobrze. 12. Prostopadłościan, ile wierzchołków? 4. Nie ma chyba. Nie ma. 2? Więcej. Więcej. Więcej.
To ze 4 pewnie. Tyle mądrości nam wystarczy, a jeżeli chcesz zdać maturę z matematyki bezstresowo, wejdź na stronę Profimatura, gdzie znajdziesz całoroczny kurs maturalny z matematyki, który pozwoli Ci uderzająco zwiększyć skuteczność na maturze. Dodatkowo zapraszamy Was do polubienia Profimatura na fejsie. Będzie ją prowadzić Adam z Piotrkiem, aby mieć dostęp do wielu aktualnych informacji dotyczących matur oraz wielu darmowych materiałów. Siódmy sezon zaczynamy mocnym matematycznym tąpnięciem. Mam dla Was wiele odcinków. Apka quizowa Quiz House jest już na wykończeniu. Widzimy się już wkrótce. Do zobaczenia, Bystrzaki. Pozdrawiam moje koleżanki, które się nie śmieją. Pozdrawiamy wszystkich z Warszawy. Tak, ja jeszcze ze Szczecina pozdrawiam wszystkich, moich znajomych, przyjaciół i rodzinę oczywiście. Tak.